wszystkim! Dawno na moim kanale nie testowałam żadnych nowych kredek. Natomiast wy od jakiegoś czasu, i to już chyba od kilku dobrych miesięcy, wysyłaliście mi propozycję, abym kupiła kredki ze firmy Astra, które nazywają się Prestige. Powiem wam szczerze, że kiedy przeczytałam taką nazwę, to pomyślałam sobie, że te kredki będą fajne. No bo skoro nazywają się Prestige, no to możemy chyba od nich oczekiwać czegoś więcej. I kilka dni temu, będąc w Empiku, rzucił mi się w oczy właśnie taki oto zestaw. Więc dzisiaj jest idealny moment na to, abym zrobiła nimi rysunek, przetestowała je i odpowiedziała wam na pytanie, czy błędem było ich kupowanie, czy też nie. A jeśli interesują was filmy w tematyce artystycznej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę o 15 i w soboty o 9. Przyjrzyjmy się bliżej kasetce. Jest taka metalowa i na opakowaniu producent napisał nam, że kredki są w użyciu miękkie, mają intensywne kolory i trójkątny kształt. Jest ich 36 w opakowaniu. To jest oryginalne ułożenie, które troszeczkę mi przeszkadzało, więc już sobie ułożyłam po swojemu. Natomiast kredki same w sobie wyglądają standardowo, oprócz tego, że mają trójkątny przekrój. Na jednej ze ścianek jest biały napis, jakie to są kredki, natomiast jeżeli chodzi o białą kredkę, również tam jest biały napis, więc nic kompletnie na niej nie widać. No to możemy zabrać się już do rysowania. Na dzisiaj przygotowałam sobie szkic Billie Eilish, zobaczcie z jakiego zdjęcia. Pomyślałam, że narysuję ją w tych włosach z zielonymi odrostami, bo bardzo spodobało mi się właśnie to zdjęcie. I używam tutaj mojego ulubionego papieru Bristolu od SMLT. Na pierwszy rzut chciałam wam powiedzieć, że zawsze przed tego typu testami robię sobie swatche. Natomiast tutaj poszłam na żywioł i najpierw nie zeswatchowałam wszystkich kolorów, zabrałam się po prostu za robienie tego portretu. I dopiero po skończeniu rysunku zrobiłam ten próbnik. No to skoro już na początek o próbniku mowa, no to możecie zobaczyć, jak on się prezentuje. Niestety nie popodpisywałam tych nazw, no bo żadnych nazw te kredki nie mają. Oprócz oczywiście swojej własnej. Nawet żadnych numerków. Więc w tej kwestii jest tu akurat słabo, bo musimy się domyślać, który kolor był który. Jednakże ważne jest to, że kiedy ja sięgałam po kredki, nie mając tego próbnika i nie wiedząc, jakie są dane odcienie, to wcale nie byłam zawiedziona, bo kolorki są bardzo podobne do tych, które są na opakowaniu. W ogóle jest jeden taki mega ciemny brązowy kolor na dole, drugi, który wygląda w opakowaniu delikatnie jak czarny, ale kiedy mamy bardzo dobre oświetlenie, możemy zobaczyć, że jest to brązowy. A odnośnie doboru kolorystycznego, to wydaje mi się, że można by było to troszeczkę zmodyfikować, bo jednak kiedy na to patrzę, jest tu bardzo dużo odcieni czerwieni i generalnie niektóre odcienie kolorów wcale tak znacząco się od siebie nie różnią. Bardzo mnie cieszy fakt, że jest tutaj uwzględniony kolor cielisty, natomiast niezbyt cieszę się ze srebrnego i złotego, które kiedy popatrzę pod światło, totalnie nie dają takiego efektu. No po prostu się nie za bardzo błyszczą. Ale oczywiście jeżeli ktoś lubi matowy, srebrny i złoty, to odcienie przypominają te kolory. Zdecydowanie dołożyłabym tutaj jakiś ciemniejszy szary, a jeśli chodzi o odcienie zieleni, to nie są jakoś zbytnio naturalne, ale producent mówi nam, że mamy intensywne kolory. Więc tego nie mogę mu odmówić. To przejdźmy może teraz do działania. Zobaczcie, jak z bliska wyglądają te kredki. Specjalnie zrobiłam wam zbliżenie, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. Kredki przy moim pierwszym użyciu wydają się być takie suche i tępe. I żeby sprawdzić różnicę, czy nie jest to wynikiem oryginalnego temperowania, to nakładałam właśnie bezpośrednio bez użycia temperówki i następnie zaostrzyłam w warunkach domowych. Niestety nie zauważyłam różnicy, bo właśnie czasem bywa tak, że jeżeli mamy zatemperowaną oryginalnie kredkę, to jest na niej jakaś taka powłoka, która przeszkadza w nakładaniu koloru. Więc aby się upewnić, ją zdjęłam, no i niestety jest tak samo. Widząc na opakowaniu informacje o tym, że są to kredki miękkie w użyciu, bardzo się ucieszyłam, bo ja właśnie takie lubię.
I nastawiałam się w sumie pozytywnie, bo wy również mi jakby polecaliście, dużo osób pisało o tych kredkach Prestige. No i już sama nazwa jakoś tam zachęca do kupna. Kredki kosztowały 45 zł za zestaw 36 kolorów. No i wydaje mi się, że nie jest to jakaś tam wygórowana cena. I też nie znalazłam na opakowaniu tego, żeby producent mówił nam, że są to kredki artystyczne, hobbystyczne czy profesjonalne. Jest po prostu napisane kredki ołówkowe Prestige 36 kolorów. Kredki przeznaczone są do rysowania, kolorowania, pisania na papierze, przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. No i w sumie to by było na tyle. Z tą informacją, że są miękkie w użyciu, bym się trochę sprzeczała. No bo miałam takie odczucie, że jednak są w kierunku twardszych, suchych. Powiedziałabym, że takie półtwarde, półmiękkie, ale właśnie w kierunku twardych. Pewnie to też zależy od po prostu własnego odczucia i tego, ile kredek mieliśmy w dłoniach. Możemy je po prostu porównać do innych, czy są miękkie, czy twarde. Jeszcze wrócę na chwilę do kolorów i powiem Wam, że na swatchach one wyglądają naprawdę intensywnie i mimo tego, że nakłada je się tak tempo, sucho, no to dają ten pigment. Jednakże kredka czarna nie jest jakoś bardzo zadowalająca w swojej intensywności, więc ją trzeba naprawdę mocno, mocno przyciskać, żeby w ogóle jakąś czerń uzyskać. Kolejna sprawa to rysowanie realistyczne. Jest tutaj trochę problem, bo jednak te warstwy ciężko się na siebie nakładają. Według mnie, no warstw można tak nałożyć ze 2-3, to już chyba maksimum. Więc też w tym rysunku za bardzo nie szalałam i jednak nie dodawałam aż tylu warstw, co robię zawsze. I też szczerze powiem Wam, że byłam zdenerwowana na to, że zostawiają grudki. I w niektórych miejscach porobiły mi kropki, przez które nie mogę po prostu na nie patrzeć. Jakoś od razu przypomniały mi się czasy, kiedy w ogóle zaczynałam kolorować i nakładałam właśnie w ten sposób kredki, nie ogarniając, że najlepiej jest nakładać je na siebie warstwami, żeby uzyskać jakieś pełne krycie. Tylko kolorowałam właśnie w ten sposób, że nakładałam cienie w najciemniejsze miejsca, tam gdzie miało być najjaśniej zostawiałam białe, tam gdzie miało być pośrednio to nakładałam cielisty kolor, jeżeli jest tu mowa o twarzy. I też wtedy rysunki zajmowały mi naprawdę o wiele mniej czasu niż jest to teraz. No i ten portret wcale też nie zajął mi dużo. Wybrałam sobie format A5, no i też nie był aż tak skomplikowany, nie było żadnego tła, tylko zwykły portret. No niestety, muszę jeszcze dodać, że dla mnie ten trójkątny kształt jest niezbyt poręczny, ja jednak wolę te okrągłe kredki, ale tu też jest kwestia totalnie indywidualna. Także podsumowując, ten film nie jest zbyt wesoły, no i przepraszam bardzo, że no nie jestem w stanie znaleźć zbyt dużo zalet tych kredek. Jedyne, co mi właśnie się rzuca na myśl, to intensywność barw, mimo tego, że są takie suche i tępe. No i też dość duży wybór kolorów. Więc jeżeli miałabym je kupować ponownie, to na pewno bym się na to nie zdecydowała. No i jeśli zadalibyście mi pytanie, czy lepiej jest kupić kredki Astra Prestige, czy kredki Polycolor z Kohinora, to bez zastanowienia na pewno poleciłabym Wam Polycolor z Kohinora, bo nimi pracowałam naprawdę tyle lat. Były one o wiele łatwiejsze w użyciu, warstwy chciały się na siebie nakładać. Kredki Polycolor są według mnie bardziej miękkie, także na początek jak najbardziej Polycolor według mnie są w porządku. Jednak przez cały czas miałam nadzieję, że te kredki mi się spodobają, no i niestety nie wyszło. Jest mi przykro z tego powodu. Okej, w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i pamiętajcie, że wybór kredek
jest to kwestia indywidualna i nie zawsze, kiedy jakiejś osobie nie podobają się dane kredki, to drugiej osobie również automatycznie się nie spodobają. Każdy ma różne preferencje, więc jeżeli macie jakieś inne zdanie na temat tych kredek, to napiszcie mi na dole w komentarzu. Ja jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie dodaję różne zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnym filmie w sobotę o 9 i w środę o 15, więc do zobaczenia i pa!